Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Metro Last Light. Udało się przebić przez katakumby jakimś cudem i jesteśmy teraz w tunelu takim przy stacji Oktyabrska. Mamy się tam dostać, przebić, znaleźć, ocalić i tak dalej, i tak dalej. Udało się znaleźć też w poprzednim odcinku taką właśnie tutaj pneumatyczną szczelbę, nazwijmy to. Musimy iść tam do przodu. Bo musimy iść tam do przodu, bo nigdzie indziej się nie da. Problemem takim, który dopiero co przed chwileczką odkryłem, jest to, że nie mogę sobie naładować bateryjki. I tu jest kuźwa problem, bo... They have to be at the storage in 2 minutes. Go! Yes, sir. Bo przyda się tutaj do działania noktowizor, a problem polega na tym, że noktowizor rozładowuje bateryjkę. Wizor rozładowuje bateryjkę i trzeba kurna w związku z tym ten kurna noktowizor oszczędzać. Ile trzeba oszczędzać, ile tylko można. Dobra, tu jest chwila spokoju. Się udało coś zrobić. Czy tam coś jeszcze jest? Nie widzę. Moment, bo mam karabin. Ciężko powiedzieć, czy tam ktoś siedzi, czy to tylko się coś, jakaś szmata buja. Moment, podładujemy sobie maska, w sensie filter. Dobrze, zbieramy wszystko, co się da, bo tutaj filtry mogą być potrzebne, bo w poprzednim odcinku mijaliśmy właśnie ludzi, którzy mówili, że tu bez filtra się nie obejdzie. Ej, tu jest radyjko, to nie będziemy tego włączać. Ciężko powiedzieć, co tam się buja. Jakieś takie kurna dziwne coś. Że niby tam, tak? Dobra, ej, kurde. A czy ja mam maskę przeciwgazową? Niby mam, ale... Na razie nie będę się przekonywał, czy ona działa. Nie wiem, co to kurna jest. Well, so what do they have of you? Still helmets, 6 pieces. Tam mam iść. Po prostu. Kurna, o co tu może chodzić? Tu ktoś siedzi i płacze? Hey. Shit! Talk about bad luck! Hey! Dobra, i spokój. I spokój. Ja pierdykam. Tam mam iść teraz. Tu jest jakiś karabin, pistolet, coś, jakaś broń. W każdym razie... Kuźwa, gdzie tu jest głowa tego, żeby można było strzelić w niego w razie potrzeby? Dobra, było i poszło. Ja cię nie pierdzielę. Będę kurna skradał i zaraz się w coś wpieprzę. Dobra, tu nie jest źle. Ubywa chłopaków, tak powolutku. Ten mi tam przeskakuje.
Jordan, make the beach pay! Coś trafiłem, ale nie wiem w co. Co tu się kurna odbywa? W międzyczasie tu sobie zajrzę. Może znajdę właśnie filtry. Uho! Dobrze, że tu przylazłem. Po ciemku mnie nie zobaczyli. Dobra, napompowany. Po ciemku mnie na szczęście nie zobaczyli. Amunicja jest okazja, amunicję sobie wypełnić. Co tu się kurwa odbywa? Dziękujemy. Sam się nawinął pod ręce. Idealnie można... Ej, coś mnie tu wypchnęło. Gra się zapisała. Nie wiem, czy to dobrze. Ale gra się zapisała. Tutaj światełko można zgasić. Amunicja wojskowa na wymiankę. Tu jest... Czyli gdzieś wcześniej była ta. Gdzieś wcześniej był kluczyk do otwierania sejfów. Skoro skrzynia jest zablokowana, to znaczy, że gdzieś wcześniej był kluczyk do otwierania sejfów. Tu gdzieś była amunicja? Czy mi się wydawało? O jest. Bardzo proszę, magazynek. Tu jakieś coś, co nie wiem. Dobra, wygląda, że tu już jest spokój. Tu jeszcze jest światełko, które też można zgasić. Chociaż teoretycznie wygląda, że tu już jest wszystko, że tak powiem, pokonane. Jeszcze raz tu zajrzę dla świętego. No mówię, tutaj gdzieś jest... Gdzieś był... Gdzieś musiał być kluczyk do otwierania... Do otwierania sejfów, gdzieś wcześniej. Ja ten kluczyk przegapiłem. Jak zwykle zresztą, bo tutaj tych kluczyków można... znaleźć i można przegapić mnóstwo. Chyba, że on gdzieś tu po drodze będzie. Ej, muszę iść tam, ale w takim układzie zajrzymy sobie najpierw tutaj. Tu już są chyba wszyscy stąd wywaleni. Ej, tutaj do góry można wejść. A, no rzeczywiście, tu można było wejść i ich dziabnąć od drugiej strony jakby. Tu nie przejdę. Czy można... No nie działa mi tu ładowarka, nie wiem dlaczego. O, taki kościotrupek, znaczy... Niekoniecznie kościotrupek, ale ogólnie trupek. Tutaj nic nie ma. Coś tu pod nogami? Jakaś amunicja. Dobrze, zawsze to 4 sztuki. I jeszcze... Jeszcze filtry. Dobrze. Maska? Maskę chyba mam dobrą. Skoro nie domaga się wymiany. I tutaj nic, tutaj nic. Idziemy tutaj na górę. Tak, bo ja tu zaglądałem do nich tam z boku, a tu rzeczywiście można też... Wychodzi na to, że można podejść do nich od góry.
Amunicja i amunicja. Nie wiem, co, czy to jest strzelba taka? Moment, zaraz. Zobaczymy, co to jest. To jest taki karabin. Serio? Sam nie wiem, kurde, na który się zdecydować. Ten to nie wiem, czy mi się jeszcze przyda. Ale z drugiej strony ten ma tłumik. Ale z trzeciej strony tłumik mam w tym. Tłumik mam w wiatrówce właśnie. Zrobimy to w ten sposób. Pal to licho. Pal to licho. Zbieramy, co się da. Ile tu jest, kurde, pomysłów, no nie? Ja się nie mogę zdecydować. Jeszcze bełt do, znaczy, czy tam strzała do łuku. No, tu jest tyle pomysłów, a ja się nie mogę zdecydować na nic konkretnego. Apteczka i coś tam jeszcze. Tu już wszystko na to wychodzi. No, tak jak mówiłem, nie używam bełtu tego noktowizora ani latareczki, żeby nie zużywać sobie baterii, bo tutaj, kurde, nie można sobie naładować, nie wiem dlaczego, nie działa. Pusto. Dobra, amunicja do pistoletu, zawsze parę sztuk. Tutaj filter jeszcze. Maskę mamy sprawną. Ej, kurde, jeden guzik, sorry, pomyliło mi się. Dobra. Tu jest safe taki półprzymknięty. Tu leży jeszcze apteczka, ale już jej nie wezmę, bo jestem pełny. Tu jest przejście do tego pomieszczenia, które widziałem tam z boku przedtem. Te grzyby jakieś takie świecące, nie można tego podnieść. Coś tu mi... A, tu jest pułapka! I kurde, w ostatniej chwili to zauważyłem. W ostatniej chwili. Tak, i tutaj jest to przejście. Znaczy, pewnie bym tędy przeszedł. A patrz, tu można, ale jaja. Też nie zauważyłem tego, że tu można przejść. Tych grzybków nie pozbieramy. Dobra, czyli tu na dobrą sprawę nie ma nic. Męczy mnie tylko tamten safe, do którego nie znalazłem kluczyka. I tu trzeba przez tamte drzwi, tak? Tu już mamy wszystko. Dobra. Jakieś tortury słyszę. Filtry, dobrze. Zbieramy filtry. Żeby tylko gra w następnej planszy nie... ten. Nie zabrała mi tego. No i dobra. Przez płot nie będę strzelał, bo przez płot go nie zabiję. A tu potrzeba jednym strzałem. Może teraz. Okej, udało się. Dobra, napompowane. Okej.
Jest ok. Tu kogoś zabiłem całkiem tak trochę przypadkowo z tego boku. Nie wiem, czego trafiłem. Ale nie widzą mnie, to jest jakiś plus. Nie widzą mnie zbyt dobrze. Dobra, weźmiemy parę sztuk na pistolet. Bo pistolet też ma swoją moc, że tak to ujmę. Skutecznie, a co przede wszystkim, co najważniejsze, za jednym strzałem. A to ten goleś, co z góry spadł, ale dobre. Tutaj, tych kurde zakamarków tyle, że oszaleć można. Pytanie, czy jest sens w tych zakamarkach grzebać? A tu ktoś... Jezus, on przybity do ściany! Oj, gitara, to nie. Gitara to nie bardzo. Tutaj nic. Tego burdelu trzeba gdzieś... Gdzie tu jest wyjście? A tu jest wyjście, dobra. Ej, tu jest strzelba. Tu jest strzelba, moment. Pytanie, czy się ta wiatrówka jeszcze przyda? Cholera, dobra, pal to licho, na razie zostaniemy przy tym, co mamy. Filtr trzeba oszczędzać, skoro chodzę i grzebię. Tu już jest coś na maksa. Czy to jest coś lepszego? Tu z jakimś celownikiem. Taka sama, taki sam karabin, tylko z celownikiem. Dobrze. Okej. Dobra, gdzie teraz? Tam mam iść. Skoro mam iść tam, to znaczy, że tu mogę sobie zajrzeć. Byle nie za długo, bo filtry nie będą wieczne. Następny kolega był przybity, ale jazda. Tu pewnie po ciemku ja co nieco przegapię, jak znam życie. Ale z drugiej strony pokazuje nam to, ile tutaj, na ile sposobów można było się w każde kolejne miejsce przedostać. Gdzie on jest, tak? Gdzieś mnie chłopaki szukają.
tutaj, o, notatnik, dobra. Dobra, szkorbut coś wymyślił. Amunicja wojskowa, dobrze, 32 amunicje. So, where could we go? Kolega jest lekko martwy, to dobrze. Jeszcze filter jeszcze. Casualty! Gdzieś jest kurna pode mną. Kurde, przybyt. Cicho, gitara. Bez takich mi to jaj. Stay cool, comrades. So. No i po robocie. Dobra. Tu się gra zapisała. Gdzie mam teraz iść? Niby, że tam. Jak zejdę tutaj, będzie dobrze? Niby teoretycznie tak. W zasadzie już jest chyba cisza. Czyli, żeby było szybciej, mogę sobie chodzić normalnie. A niekoniecznie na kłódkach. Tam mam gdzieś iść? Co to było? Coś przełączyłem, kurna! Tu jest strzelba, tak? Dobra, niech to będzie. Chyba strzelba, ja nie ogarniam tych sprzętów momentami. Ej, tu jeszcze parę sztuk amunicji. Łe, dobrze leci, zbiera się. Z jednej strony dobrze, że się zbiera. Z drugiej strony minus jest taki, że się zużywają filtry. Dobra, czekaj, tu muszę iść. Tutaj nigdzie nie zajrzę. Okej. I gdzie teraz? Chyba muszę, kurna, wejść na górę mimo wszystko. Szlak by to. Jak to się teraz wchodziło na górę? Tutaj jest wejście na górę. Zbieramy cokolwiek. Ej, kurna, jak to tak? Dobra, nowy filter. Nowy filtr. Chodzi na to, że ja rzeczywiście muszę wejść tutaj. I chyba... Tu jeszcze jest gitara. I chyba tutaj muszę. Chyba tędy. Dobra, tu się nazbierało do pełna. Tu się wszystko, kurna, pali. Okej, okay, tu się udało. Komrad Lesnicki, the operation is progressing as planned. It will be completed within an hour. Well, the experiment has been successful. We need to report that to General Corbett. Will you go? Yes, sir. Dobra, plan jest dobry. Założenia są słuszne. Chyba tu muszę iść.
Mam wrażenie, że tu muszę iść. Filter, dobrze. Światełko wywalamy. To jest kurna dużo po ciemku. What's with the brother? Lesnicki brother. Says she's a hostage for negotiations with the order. Although we all know what sort of negotiations they're having. Oj, zawiesiłem się. Kurde, ale się władowałem. Jezu. Ja tu mogę wejść, przejść, wyjść jakoś. Tu są schodki jakieś, dobra. Coś tutaj... A, generator się wyłączył. Uuu, jak dobrze. Jak dobrze. Elegancko. Jeden strzał i po robocie. Pytanie, czy tu ktoś łazi? Siesz, w sensie siedzi? Alright, men, let's move out. Nice. Gonna pay, you fuck! Okej, nie najgorzej poszło. Trochę mnie gdzieś tam... Trochę gdzieś tutaj alarm podnieśli, ale tylko trochę. Chyba zastrzelili mnie tego, co powinienem. A może po prostu to tak miało być. Tam gdzieś do tyłu, tak? Pytanie, czy tutaj coś w tej dziurze coś znajdę? Kurna... Tu nic nie widać, w cholerę. Wszystko się pali, piździec. Średnio dobrze, no ale cóż... Ej, jest! Kurde. Jakby to, nie ruszać mi się. Poczekaj chwilę. Czekaj chwilę, niech wyceluje. To jest dobry pomysł, żeby tu biegać przez to? Prawie dobry pomysł. Teraz kurna, co tu zrobić, żeby się tutaj z tym wszystkim ogarnąć? Filter, dobrze. Tu jeszcze chwilę poczekamy, niech się ten filtr skończy.
tu trzeba naprawdę oszczędzać filtry, bo ja dużo łażę, dużo grzebię, co zajmuje czas, tak jak już mówiłem, no nie? To zajmuje czas, a w związku z czym uciekają filtry, no nie? Dobrze, amunicja i filtr. Nie można ładować. Kiszka. Dobra, tu jest wszystko w miarę dobrze. Dobra, zmieniamy. Parę sekund zostało. Tutaj jest wszystko. Tu już byłem. Gdzieś kurna tutaj trzeba odbić? Tam mam gdzieś iść. Czyli... Tam jest. Kurna, cwaniaczek. Kurna, mam iść tam, ale ja to chyba górą muszę tutaj. Tu jest jeszcze ten. I tu jest karabin z lunetą. No sam nie wiem. Pistolet i karabin. Niby tutaj, ale kurna jak? No i teraz do tyłu. Kurże, zapiał, no! Tutaj górą się nie da. Co oznacza, że muszę iść jakoś tam. Tu jest tylko jakaś dziura w ścianie, co nie? To chyba tak miało być. Tu jeszcze są filtry, dobrze. Dobra, tu się chyba udało. Się władowałem tak trochę w taki moment, że jest... Że gra się nie zapisze w tym momencie, no nie? A tak w środku akcji trochę słabo przerywać, no nie? Kończy się filtr. Hmm.
tutaj nic. Tutaj przez te drzwi? Nie przez te drzwi. Gdzie mam iść? A może przez te drzwi? Przez te drzwi, dobra. Przez te drzwiczki, drzwiczki czerwone oszalałem. No i zobaczymy. Intruder! Artyom, stand still, or I slit her throat. So, you came for us? Cholera. Why did you do that? Hurry! We have to get caught, Zavaya. Okej, okay, czyli to w sumie było skup, tak miało być. And our men. Suffocating would be a real shame after surviving all that. Mogę użyć kurna pistoletu. Pistolet powinien być skuteczniejszy. Ja nie wiem, czy ja to dobrze robię, czy znaczy, bo ja w sumie nic nie robię teraz. Samo robi. They've no masks. We need two masks here now. I pytanie, czy to the pieces of the puzzle are falling together. And the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this. But I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya. A peaceful station denizens of which never suspected anything. With an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic. And eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. Dobra, czyli to chyba tak miało być. I tak jak oni wcześniej było, że z tym wirusem, no nie? That everything will end soon. We won't survive this war, Artyom. No one will. I feel alone again, like when I was a girl, and father was away on a mission. Nothing around me, empty and cold, as if I were just a spark from the fire, flying away and then gone. It's hard for me to tell you these things, Artyom, but I want to feel that I'm alive. Touch me. Serio? Akcyjka? No kto by przypuszczał? Czy to tylko jakieś przewidzenia? Well, there seems to be nothing wrong with you. Congratulations, youngsters. You, Artyom, may go. While you, Anna. You have to stay some more. We need to finish treating your wound. Oh, thank God. Dobra, coś mamy nowego do zrobienia. Spotkaj się z Hanem za punktem kontrolnym poza stacją. Well, what are you waiting for? Go! A co? Wstydzisz się? I'll find you as soon as they finish patching me up. Wstydzisz się? Bez jaj. Dobra. No, pytanie, czy ta akcyjka była w rzeczywistości, czy to tylko jemu się śniło, czy przywidziało, no nie? No, takie to ten. No przez te pożary, przez te ognie fajnie było, taka oryginalna te, oryginalna miejscówka, no nie? Oryginalnie to zorganizowane. Całkiem ciekawie. Go, Artyom. I have no medical necessity to keep you here, and I have a lot of work to do. Really, Artyom, you should go. No, także tak, dołączysz do mnie, dobrze. No, w każdym razie wreszcie udało się. I zobaczymy, co to będzie dalej. Same ciekawe rzeczy się szykują. Tak, bo to
z kilka odcinków temu właśnie ten, jak ten Paweł mówił, że właśnie, że zarażą kogoś wirusem, czy że go rozprzestrzenią jakoś. I to chyba był ten wirus, o którym teraz to była mowa. Także zobaczymy, co to z tego wszystkiego wyjdzie. Ale to już zobaczymy w następnych odcinkach, więc oczywiście zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.